Yo, 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 witajcie wszyscy bardzo serdecznie, jestem Dżingis, a to jest, moi drodzy, Euro Truck Simulator 2, jakbyście nie wiedzieli. I wreszcie jestem w tym Euro Trucku i jestem oczywiście tutaj z Misterem H. O, Mister H, nie Mister C, tylko Mister H. Mister... Dobry. Nie, to powiem ci, że to jest bardzo słabe porównanie. Dobra, nie będziemy się porównać. Słuchajcie, Husiak mnie naciągnął na Euro Trucka i nakrzyczał na mnie. Go dzisiaj zmobilizowałem. Powiedziałem, dżingi, weź się, kurde, w garść do roboty. Do roboty, biegiem, marsz, nie? Dokładnie, słuchajcie, idziemy do Niemiec z deskami, tak? Deskami. No z deskami, a właśnie te deski są tam potrzebne w Niemczech, bo oni chcą trumny wyprodukować z naszych jodłowych desek, bo okazało się, że jodło nic nie gryzie. Dla imigrantów chyba. Nie, to tamte to dekturowe. Dekturowe, reklamówka. Dekturowe. Słuchajcie, słuchajcie, jedziemy, jedziemy z deskami do Erfurtu, czy Erfurtu, tak? No to jedziemy do Erfurtu, taka króciutka trasa, króciutka jakaś tam pogadanka po trasie będzie i mister Haniech prowadzi. Ja to wszystko to musiałem jakoś tak poustawiać, a w ogóle to wiecie co, jak mi, tak zacząłem dzisiaj tutaj jechać do tej firmy, do Tartaku, jak ja mówię, jak ja już dawno jechałem na kierownicy, przecież to jest paranoja, co tu się działo. No ponad miesiąc chyba, nie? No ponad miesiąc, no. Ale z drugiej strony, to taki nieraz, nie, tak mi się wydaje, chociaż, że nieraz coś jest takiego potrzebne, że... No taki odpoczynek, wiesz. Że po prostu odpoczynek od tego i później ci się bardzo chce, tak, nie? Tak, to z tym się zgodzę. Bardzo się chce. Wiesz, ja mam czasami tak, że słuchaj... Jak odpoczywasz od Mai. To mi się bardzo chce. Ale to mi się też bardzo chce, no. Ale nie ma. Ale powiem ci, że jak odpoczniesz sobie nawet, wiesz, od tubów, od nagrywania czy coś, to później jest taki power, nie? Tak, to coś takiego przychodzi, tylko no, ja to mówię tutaj, ja nie chcę się już usprawiedliwiać w żaden sposób, że mnie tyle czasu nie ma, bo mnie nie ma, no, ale jakoś nieraz tak jest, jak się tak to wszystko nałoży na głowę, na składają te problemy, że po prostu się nie chce, że człowiek nie ma siły, nie ma no, jest coś takiego, czegoś takiego, żeby się dorwać do tego i o, będę nagrywał. Że tak jak dobrze wiesz, nawet ostatnimi czasy to w nic nawet nie pogrywam. Jakoś gdzieś tam załączę jakąś grę na 10-15 minut i później wyłączam i bardziej się odstresowuję od tego wszystkiego. Oglądając jakiś film, nie? Tak, dokładnie, oglądając jakieś filmy, czy coś tam innego patrząc sobie, niż w grach, nie? No, jakoś tak jest, ale to... Wszystko jest na dobrej drodze, moi drodzy, bo już chyba wreszcie niedługo to wszystko zacznie się i u mnie normalizować, ta cała sytuacja i będzie okej. Okay. Nawet dzisiaj widzicie bez czapeczki, dlatego z lustereczkiem. Z jednej strony. A ty używasz tego wariata do tego? Nie, do, nie, nie używam. Do gałek ocznych? Nie, powiem ci, nie. Starszy mi to, wiesz co, taka... Wiesz co, wiesz, gałki, oczy, jak jedziesz czy coś, to jak tutaj grasz, to zawsze gdzieś tam spoglądasz czy coś, nie? Czy to na nagranie tutaj, jak się nagrywa, tak kątem oka, czy wiesz, czy w różne miejsca tutaj nawet, wiesz, czy na mapkę kawałek, czy tak jak teraz tutaj naciskam opłaty i wiesz, a to wszystko, to urządzenie Tobis czytuje momentalnie każdy minimalny ruch gałki, nie? Tej ocznej, że po prostu ta kamera wariuje tutaj. Jeżeli wiesz... Tak, jeszcze, tak jak żeśmy chyba nawet rozmawiali któregoś razu po tym, bo ja oglądałem ten film techniczny u ciebie, co tam przedstawiałeś to urządzonko, no to mówiłem, że to podczas nagrywania jeszcze jest ok, natomiast podczas streamu to na pewno by mnie denerwowało. Nie, wiesz co, podczas streamu to kompletnie nie da rady. Ja próbowałem, wiesz, streamowałem nawet raz, test zrobiłem. Wiesz co, nie ma szans. Nie ma takiej opcji po prostu, żeby na tym streamować, bo wiesz, czytasz czat, oczy, wiesz, kompletnie idą na lewą stronę, czy tam bądź na prawo, za życie masz monitor i wiesz, i obraz ci głupieje na tym. Tak, i ucieka ci, no dokładnie, dlatego mówię, że to by trzeba było mieć wszystko przed sobą. I co najgorsze, poużywałem tego, mówisz, trochę w ETS-ie, trochę w farmingu i powiem ci, że
już tak po 45 minutach oczy mocno bolą, bo raz, że to światło takie, no bo to wysyła takie światło podczerwone i to jest widoczne faktycznie, może nie tyle, że cię oślepia, nie, ale te diody, tam jest raz, dwa, trzy, cztery diody, które świecą wprost na ciebie, to jest takie, no, no podświetlają tak dosyć mocno, nawet bym powiedział, już otoczenie, to wiesz, jeszcze jest kwestia tego, że skupiasz mocno się na ruchu tych oczu, nie? I powiem ci, że mówię, po 40 minutach oczy zaczynają naprawdę boleć. Od tego ruchu, że skupiasz się, żeby gdzieś ruszysz, to zaraz ci się tam, wiesz, ta kamera gdzieś ucieknie, wrócisz do tego miejsca, czasami to urządzenie nie zdąży zareagować tak, jak powinno zareagować i szukasz, wiesz, jeździsz tymi oczami po tym ekranie, żeby ustawić, no, prosto to urządzenie, żeby, o, no, jadę, no widzę tak. drogę, nie? Także naprawdę, no nie jest to dobre, niestety ja to, jako taką samą, wiesz, sens i koncepcja urządzenia jest spoko, ale dla graczy jest to może średnia wygoda, może wiesz, jak ktoś gra, nie wiem, w Diablo, Lola, czy coś takiego, to takie urządzenie prędzej, bo to nie cały czas zerkasz, a jeżeli jest gra faktycznie dynamiczna, czy tak jak mówię, co chwilę gdzieś tam sobie zerkasz, to robi się to uciążliwe, i nie. Znaczy to, szczerze powiedziawszy, to ja nawet nie wiem, czy jakiś w ogóle złoty środek na takie urządzenie istnieje, bo nawet te free tracki, czy też oryginalne urządzenia, które też tam śledzą ruch tej głowy. Ale pamiętajcie, że to, wydaje mi się, tracker czy free track znacznie lepiej się do tego nadaje. Bo masz tą czapeczkę i tak dalej, nie? Ale to też momentami, no tak, tutaj to reaguje ci całość na ruch głowy, nie? A no, dokładnie. Nie na ruch oczu, prawda? Gałki ocznej. Więc tu jest na pewno lepiej, bo możesz sobie, załóżmy, jadąc, tak jak teraz jedziemy, głowę masz cały czas, calutki czas zwróconą prościutko, tak? No. Ale oczy możesz sobie przemieszać i ci się żywnie podoba, dokładnie, prawda? Dokładnie. I to jest może, i to jest właśnie wtedy lepsze, no, tak mi się wydaje. No ale to dobrze, że w ogóle są ludzie, którzy coś tam chcą stworzyć, no tak, i jakieś to wiadomo. Są rozwiązania, bo jakby się nic nie działo, to by... Wiesz, tak mówię, no mi to osobiście urządzenie nie podeszło, no wujkowi Bohunowi również. Nie wiem, czy Lucek coś nagrał, czy nie nagrał, ale tak od niego nie wiem, ale tak mówię, no mi to nie podeszło, nie używam tego w ogóle, leży mi to. Że... No po prostu, no ale wiesz, no bardzo fajnie, że jest opinia taka prawdziwa, a nie, że o jakie fajne. No, znaczy wiesz co, no samo w sobie urządzenie faktycznie nie jest złe, jest dobrze wykonane, fajnie, spasowane... Mm-hmm. Może pomyślałbym nad tak naprawdę z mocowaniem jeszcze, bo dostajesz dwie, z tyłu urządzenia są magnesy, nie? Takie dwa malutkie, dosyć mocne, znaczy nie są to magnesy neodymowe, ale są dosyć mocne, takie malutkie. No i przymocowanie urządzenia do monitora odbywa się na zasadzie takie, że do monitora naklejasz sobie metalową płytkę, taką niedużą, taki pasek na taśmie dwustronnej, która jest przyklejona już. No i przymocowujesz, tylko wiesz, problem się już zaczyna tutaj, jeżeli chcesz ściągnąć to urządzenie i oderwać tą płytkę od monitora. No tak, bo jak to przykleisz na taśmę dwustronną, to trochę że już słabo jest. Ta taśma dwustronna bardzo mocno trzyma ten plastik i ja powiem ci, że w niektórych momentach myślałem, że jak odklejałem tamtą, uszkodzisz. Że po prostu pęknie mi ten plastik, bo po prostu to odchodziło całkowicie z plastikiem. Ja miałem... Mi się robiła taka, ja wiem, pół centymetrowa szpara między plastikiem a ekranem LCD. I sobie myślę, kurde, po prostu, przecież to zaraz pęknie, nie? No ale na szczęście nie pękło, no ale blaszka się nadaje do wyrzucenia, bo jest słaba, tak, że po prostu wygina się, jak ty próbujesz to odklejać. No i niestety... Czy jednym słowem, wiesz co, a może oni mają kontrakty z producentem albo z serwisem monitoru? No może, nie? Ale powiem ci, że jeżeli faktycznie przykleisz, to już na amen. Już jak nie planujesz po prostu, żeby to później, nie wiem, gdzieś przenosić czy coś, to albo, znaczy wiesz, no dwie blaszki, nie? Ja jedną zużyłem i tak naprawdę tam została jedna, nie? I jeżeli by trzeba było, wiesz, nakleić drugą, no to, znaczy wiadomo, no blaszkę nie problem kupić gdzieś i taśma dostana i heja, i też się będzie trzymać, nie? No tak. No ale, no jest to problematyczne. To bardziej bym to zrobił, wiesz co, mi się wydaje, można kupić teraz takie taśmy rzepowe, no, nie? Też właśnie, samo przyklejane. Tak. I na rzepa to zrobić. No, dokładnie. Tamto jest chyba mniej taka inwazyjna. Powiem ci, że na rzepa by to było znacznie lepsze. No, no mamy odpowiedź do mocowania dla producentów, jak to się nazywa, to urządzenie Tobi. W ogóle.
Tobi, o. Tobi A-Tracker. Używajcie rzepa. No dokładnie, to by pasowało właśnie tam rzep przede wszystkim, no i tak mówię, no... No wiesz, no nie oszukujmy się, tego nie da się dopracować, no bo ruch gałek ocznych zawsze będzie taki sam, nie? Nie możesz sobie... Dokładnie, no wiesz, nawet no, my nie jesteśmy nawet w stanie nieraz zapanować nad tym ruchem no, oczu, prawda? Bo jedziesz, tu się obrócisz, tu spojrzysz, tak jak ja teraz tutaj jadę, jedziemy, nagrywam, tu zerknę na drugi monitor, tu zerknę na kolejny monitor, czy wszystko działa, no. Czy czasami przez przypadek czegoś nie wyciszyłem, czegoś nie zepsułem. No i nie jesteśmy w stanie zapanować. To nieraz jest również takie bezwarunkowe od ruchu dla wiesz, nas, tak? Niby, oczywiście masz program, nie? Tam oprogramowanie całe do tego urządzenia. Możesz sobie tam wyregulować, że wiesz, że czułość mniejsza i tak dalej, nie? Ale jeżeli zauważysz, zmniejszysz czułość, że to nie lata ci tak faktycznie mocno, no to rodzi się znowu taki problem, że wiesz, ty odwrócisz wzrok, to ta kamera będzie bardzo powoli się odwracać, chcesz wrócić gdzieś tam na... skupić się na drodze, tak na przykład w ETS-ie, to będziesz wracał chwilę do tej drogi i... A chciałbyś, żeby to szybko było. No tak, no bo wiesz, no bo prawda? To jednak... bardziej płynnie. To, no to dobrze, to dobrze tak. Że tak się nam wzrok nie męczy, jak jeździmy prawdziwym samochodem. No dokładnie. Znaczy mówię, no nie jest to urządzenie idealne, nie jest to też urządzenie złe, ale osobiście, moim skromnym zdaniem, gdybym miał wydać na to 650 zł, to bardzo bym teraz tego żałował. No, to jest... Gdyby to urządzenie kosztowało 200 zł, maksymalnie do 200 zł, jeszcze można by to było zaakceptować, takie ale co, minusy, co my teraz, Husiek, za 200 zł kupimy do komputera? No, no nie, no wiadomo, nie. Znaczy wiadomo, myszkę. Może też to źle mówię, bo urządzenie jako tako kosztuje 159 euro, nie? Więc dla takiego Niemca, Francuza 159 euro to jest takie 150 zł jak dla nas, nie? Właśnie, fajnie by to było, żeby gry kosztowały tyle na Steamie. No. Nie, jak widzimy ceny 60 euro, to żeby to było 60 zł. Tak. Nowe tytuły, ale wiesz co, te gry to powinny tyle kosztować, bo idąc do sklepu, tak jak ostatnio byłem sobie tak w MediaMarcie przepatrzyć, jak stoją ogólnie ceny, nie? Tak sobie czasami jestem w MediaMarcie, sobie tam wejdę, popatrzę na półeczkę, co tam ciekawego mają i jak wiesz, widzę gry, nowe tytuły za 189 zł i to gra PC-towa, plus do tego wyjdzie jeszcze pierdliard pewnie DLC albo coś. Za które trzeba zapłacić. Za które trzeba zapłacić oczywiście, to nie jest fajne już. No a teraz ma jakiś DLC, mi ostatnio Jarek, mój ten taki znajomy, informował, że DLC ma jakiś wyjść do ETS-a, tak? Na te gabaryty już. A, tak. No. Ile będzie kosztowało? Nie wiem żadnego pojęcia. 15 euro. 15. No bo w ogóle te DLC to takie dziwne ceny mają, zawsze jakieś takie 15 euro, czy to... No weź nawet do farminga ten zestaw maszyn tego, no ale 15 euro to masz 60 zł, nie? No tak, no i zobacz, bo popatrz teraz, tak, to DLC chyba tych maszyn rolniczych, tego Kuna, co wyszło do farminga, nie? No kosztuje 15 euro. No. Znowu, to jest znowu 60 zł. I teraz tak, to już niedługo znowu będzie tak, że... Wartość DLC będzie przekraczała wartość gry. No, znaczy, tak no, już jest zresztą w ETS-ie. Nie do końca, bo podejrzewam, wiesz, zrobił tak, że gry będą droższe. No tak, ale za ETS-a teraz można kupić na G2A czy gdzieś na innej platformie no tak, za 20 tak. zł. No tak, to racja. Samego ETS-a. A znowu DLC najnowsze Francji, no trzeba wydać 60 zł. No tak. No to już jest trzykrotna wartość gry. No łącznie to całe, wiesz, ale zobacz jaka jest wartość ETS-a z tymi wszystkimi DLC. No nie? To wszystkie mam, oprócz tam, wiesz, jakichś tam malowań, flag tak i innych rzeczy. Państw, no to takie nie kupuję, ale to nawet jakieś DLC wychodziły ostatnio opon, tak, czy też nawet naczepy tego Schmidta, czy czegoś tam takiego, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale też było jakieś DLC, którą samą naczepę dawało. Znaczy tak jak ja powiedziałem kiedyś, ja czekam i liczę na to, że kiedyś pojawi się konkurencja dla SCS-u, dla Eurotracka. Bo... Zgłoszą ci film i ci zdejmą za ten. Bo wiesz, póki ani konkurencji nie mają, to tak naprawdę ta gra stoi w miejscu. Co z tego, że dostajemy te DLC co chwilę, jakieś tam mapy, czy tam czy tam jakieś właśnie ładunki. Jak tutaj graficznie, już mówię, graficznie i o możliwościach fizycznych gry, no to leży. Tu ani grafika, ani fizyki już tak naprawdę nie ma.
A to by naprawdę powiem ci, Huśku, w ten sposób. Już jeżeli by nawet pomijając ten aspekt formy graficznej, no bo ja też jestem chyba raczej jak większość już ludzi zwolennikiem tego, że no jeżeli się jeździ 20-letnim Fordem, to nie rozpędzisz go do 180 km na godzinę, tak? No wiadomo. A jeżeli jeździsz rocznym Mercedesem, to bez problemu pojedziesz taką prędkością, nie? Chociaż nie powinno się takimi prędkościami jeździć. I moim zdaniem jest to bardzo dobre i trafne porównanie do silnika. Jeżeli korzysta się z silnika, który ma już 10 ponad lat, no, 2001, no to też nie wymagajmy, od tego, że ten silnik, z tego silnika da się jeszcze nie wiadomo co wycisnąć. Z racji tego, że po prostu on nie jest przystosowany na najnowsze technologie, tak? Na najnowsze możliwości samego nawet DirectX-a, prawda? No tak. I wykorzystania możliwości tego. Dlatego też no, nie wierzę w to, że ten silnik ma jakieś jeszcze ukryte możliwości, czy też jeszcze jest nieodgadniony. Natomiast jeżeli już nie idąc w ten aspekt graficzny i tego wszystkiego, to może zróbmy, nie możemy tak samo się zajęli to, co, o czym żeśmy tutaj już dawno temu mówili, jeżeli jest to multi, to dlaczego nie możemy tutaj wprowadzić tego aspektu ekonomicznego bardziej, czyli tak zakładania własnych firm, środków w samej grze, zatrudnienia sobie osób tam, to nawet jak jest podobnie w singlu, prawda? Wiesz o czym mówię? No tak. No to można. Na singlu jest tak przecież. Więc dlaczego tego czegoś takiego nie ma, nie? Dlaczego nie ma takiej możliwości? Na singlu tworzymy firmę, zatrudniamy sobie tam tych komputerowych kierowców, a dlaczego nie możemy tego zrobić na multi? No, wiesz. Moim zdaniem też by to jakiś wprowadziło plus do tej gry. No pewnie, że tak. Ustalanie sobie jakieś tam, tak jak są tworzone te wirtualne VS-ki, zresztą tak kiedyś myśmy chcieli zrobić, gdzie nie udało się, trudno, nie będziemy z tego powodu płakać, ale wirtualna VS-ka, gdzie masz jakiegoś tam szefa, masz kogoś tam odpowiedzialnego za coś, masz jakiś tabor samochodów, możesz nawet swój tabor jakiś naczep mieć, którymi możesz przewozić dane rzeczy. Wiesz, to też byłoby łatwiejsze i fajniejsze do garnięcia, gdyby to właśnie było wbudowane w grę, nie? Tak. Jakieś nadanie rangi szefa, czy coś, to jest do zrobienia, tylko no wiesz, gra nie była pod to przystosowana. Zacznijmy od tego, że gra nie była przystosowana pod multi, nie? Ale wiesz, jak multi wchodziło, ja kiedyś pamiętam, nawet pamiętam z kim to taką debatę prowadziłem, jeszcze chyba wtedy nawet nie nagrywałem, albo to były takie bardzo moje początki nagrywania na YouTubie i pewna osoba, pewien taki streamer, youtuber, ja nie będę wymieniał zniku, ale właśnie grał w ETS-a i już było wtedy bardzo głośno było na temat tego, że będzie właśnie ETS multi i taka rozmowa na czacie się wywiązała między mną a nim i ja mówię, pytałem go właśnie, co on sądzi na temat multi w ETS-ie, które tam już głośno było, że będzie i co on o tym sądzi, jak to według niego będzie wyglądało, to wiesz, zdanie miał takie, że multi to wiesz, po prostu dupa, że to się w ogóle w żaden sposób nie przyjmie, jakie to multi w takiej grze jak jeżdżenie ciężarówkami, jak takie inne rzeczy, a zobacz, że właśnie to multi spowodowało bardzo duży boom na ETS. No to tak, wiadomo, wiesz. I bardzo duże zainteresowanie tą grą jeszcze bardziej, prawda? Gdzie? I dlatego ja twierdzę, że może być najgorsza gra, która w singlu nie ma nic w sobie, ale jeżeli dodamy w tej grze opcję multiplayera, możliwości zabawy z kumplami, ze znajomymi, to każda gra potrafi wtedy przyciągnąć grono jakichś tam osób, które się zafascynują tym danym tytułem i tą daną grą, prawda? No, dokładnie. To masz rację. Ja mówię, no możliwości wiele, tylko tak jak mówię, ja na temat silnika mam bardzo podobne zdanie, bo nie uważam, że czegoś, on na obecne czasy jest za stary, no nie oszukujmy. Przestarzały. Jest przestarzały, dokładnie. I wiesz, tam u wujka Bohuna było właśnie ten ostatni, jak tam był wywiad z tymi chłopakami z SCS-u, on tam stwierdził chyba ten Eryk chyba, o ile dobrze pamiętam, stwierdził podobno coś takiego, że z tego silnika da się jeszcze dużo wycisnąć. Także drogi Eryku, ale co wyciśniesz więcej z tego silnika, który jest z 2001 roku i ma na przykład tutaj płaskie drzewa, zwykłe tekstura i to wszystko. No tu jest kawałek mapy,
no nie możemy tutaj powiedzieć, że o, skręcę sobie teraz tam w trawę i pojadę nie wiadomo gdzie, nie? No dokładnie. Bo to jest kawałek czek mapy, ja wypadnę tam za mapy. To są gry, które były faktycznie tworzone 15-20 lat temu dla takiej silnika, jak ja pamiętam na przykład jak była, ty pewnie też dzięki będziesz pamiętał, była taka gra wyścigowa, ona była bardzo podobna do Colina McRae, ale to był polski produkt, to się nazywało Rally Championship i tam było Martyna Wojciechowska w roli pilota i jakiś tam chyba pilota. Robert jeszcze jakiś tam, nie? No i tam właśnie była dokładnie taka sama opcja. Były po prostu ścięta tekstura po bokach, drzew, troszeczkę takie trawy jak tutaj i tylko droga i tyle. I to była cała gra, całe trasy i to dokładnie jest tutaj to samo. To jest dokładnie gra wyścigowa, znaczy no gra wyścigowa jest, ETS zrobione jest bardzo podobnie jak właśnie te gry wyścigowe 15-20 lat temu, gdzie mieliśmy tylko wyznaczoną trasę i to wszystko. Wiadomo, obecnie teraz też są tam, nie wiem, Dirt Rally czy coś, jest podobnie zrobiony, ale już jednak nowszy silnik daje większe możliwości, nie? A tutaj... No tak, ale wiesz, mówisz o tym Dirt Rally, ale no tam są wyznaczone trasy już do danych wyścigów, tak, w terenie. Czyli masz przejechać daną trasę, masz zaliczyć dane punkty kontrolne, nie masz wyjścia. No tak, no bo to głównie o to chodzi. Natomiast w grze takiej tutaj jak ETS, no chciałoby się też troszeczkę własnej możliwości i własnej inwencji, czyli no już tak jest o wiele lepiej, bo można sobie te trasy poplanować, mamy już tego GPS-a, którym sobie ustalimy trasy, inne rzeczy. Jest o wiele lepiej niż było. Ale no jeszcze można by było tak jak ty mówisz, no... Te po prostu drogi są momentami obcięte. No wiadomo, że to, no to pewnie też by to... Halo? Halo? Czyngisa wywaliło. Zaraz będzie miał connection lost. No mówił, że trasy są obcięte, no podejrzewam pewnie do... User in your channel, timed out. Może zaraz się pojawi, myślę, że tak. Podejrzewam, że wiem, co miał na myśli. Zjedziemy sobie tutaj na bok. Że po prostu... Mapa jest obcięta, no bo... Silnik jako tako nie pozwala na to, prawda? I to jest główną... Główną przyczyną tego wszystkiego, no ale cóż, no... O, tak jest. Ja swego czasu mówiłem, że fajnie by było, bo chciałbym na przykład zobaczyć, znaczy wiadomo, to raczej nie będzie, na pewno to nie liczę na to, że zostanie SCS-a, czy może, ale może jakaś inna firma, inny producent, inne studio, wypuściłoby na przykład też symulator ciężarówki, ale bardzo na bardzo podobnym silniku albo z możliwościami, gdzie na przykład mieliśmy grę The Crew od Ubisoftu, gdzie zbliżaliśmy się do miasta, widzieliśmy tylko leciutkie światła miasta z daleka, a później coraz bliżej to miasto, coraz bliżej i otwarte tereny. Naprawdę tam było świetnie. Zobaczcie sobie na właśnie na grę The Crew, jak tam jest to rozwiązane i tam jest naprawdę rewelacja. I po od razu informuję, że też gra online, także no fajnie, po prostu fajnie. No i co z tym Genghisem się podziało? Napiszemy na Facebooku do niego. Nie no, komputer mu się raczej nie zrestartował, bo to by było szybkie i nagłe. A jego nagle przycięło i... I nie wiem, co się stało, słuchajcie. I co lepsze, nie pojawia się. O. No, jestem. Złośliwość rzeczy martwych. No. Tak właśnie myślałem, czy internet, czy... Nie, no, chwilowy brak zasilania. No, ale to dobre, no nieważne. Będziemy zaraz kontynuować, ja sobie już tutaj uruchomię to wszystko. Dobra, no bo ja zjechałem na pobocze, tak jak powiedziałem, mówię, że czekamy i dokończyłem twoją myśl, że
Myślę, że miałeś na myśli to, że po prostu te pobocza są takie i nie inne, po prostu, bo silnik nie daje nic innego. No tak, no ja wiadomo, że to zrobienie całej sieci dróg, no to pewnie by to zajęło niesamowitą ilość czasu, a co za tym idzie, oprócz czasu to i pewnie no dużo, dużo, bardzo dużo nawet pracy tych ludzi, prawda? Tak mi się wydaje. No, no na pewno, przecież, na pewno. No, co ja mówię, jak ciebie nie było, to jeszcze nawiązałem, że chciałbym zobaczyć, może nie od SCS-u, ale od innego producenta, właśnie jakiś symulator ciężarówki, znaczy takiego transportu, ale na przykład na silniku podobnym bądź zbliżonym do silniku graficznego, który i możliwości silnika, które są na przykład w The Crew, to co mówiliśmy przed nagraniem. No. Dokładnie, The Crew jest w ogóle zrobioną, chociaż na początku była to płatna gra, jak dobrze pamiętacie, ale później, no wiadomo, że już jest teraz bez darmowa, tylko co, no wiadomo, DLC są płatne, nie? Żeby tam sobie pojeździć dalej, ale porównując właśnie The Crew i jazdę po tych Stanach tam i ten właśnie sam fakt przykładowo zbliżania się do miasta, jak to wygląda, jak to w nocy świetnie wygląda przede wszystkim, jak to jest oświetlone elegancko, mi się to bardzo podoba. I co za tym idzie, jest dla mnie naprawdę super, no ale no, po prostu trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli się na danym rynku jest jedyną firmą produkującą daną grę, dany rodzaj gry i nie mając konkurencji żadnej, no to wiadomo, że jest się na takiej wygranej z góry pozycji, tak? No, okay, bo nie czujemy zagrożenia ani z jednej, ani z drugiej strony, jesteśmy monopolistą w danym temacie gier i nikt nam nie jest w stanie zagrozić. O. No tak, no ja mówię, wydaje mi się, że też SCS poniekąd też tak podchodzi do sprawy, nie? Tak, no ale dużo jest takich typów. Zobacz, pamiętasz, no, ostatnimi czasy te wszystkie survivale, które powstają, prawda? Tego jest mów, no tak, tego jest wysyp cholera. Niesamowity. I wiesz, wysyp cholera. I wszyscy w większości early access. Tak. Kwestia tego typu, że bardzo, bardzo byli wszyscy zafascynowani H1Z1 od Sony. Tak. Pamiętasz? Ten, który mówił, jakie to miało być fajne. Ludzie o tym zapominają. Warzy, które miało problemy nawet samym tytułem, jak dobrze też pamiętasz, nie? Zmieniło nazwę na Infestation, tak? No dokładnie. Jakieś nowe teraz powstało znowu Warzy. Rusty. No teraz też coś jest teraz nowego, dokładnie. Ten Ply coś tam teraz najnowszy, jakiś tam kolejny survival. I tego jest naprawdę, naprawdę od groma i ciut. Ja też pamiętam, jest, no, jak są te... Multum tych rzeczy. Co ja miałem mówić? Zacząłem wątek. Coś pamiętasz, jak są te? I... No, zaraz sobie przypomnę, A coś tam Erdia. A, nie, no dobra, uciekła mi myśl całkowicie. Także tak, tego jest bardzo dużo i właśnie, że... Aha, no właśnie, jeszcze miałem mówić, że być może też za jakiś czas zawojuje rynek. No, gra, która wychodzi dosyć długo, dużo pokazują filmików, jest oczywiście w formie alfy. Kosztuje dużo, bo żeby zagrać w grę, trzeba sobie kupić statek kosmiczny. I dopiero możesz dostać dostęp do tego uniwersum gry, a gra jest w formie alfy i nie wiadomo tak naprawdę, kiedy jeszcze wyjdzie i czy w ogóle wyjdzie tak naprawdę. A mowa tutaj o grze, która się zwie Star Citizen. Czyli mamy... Star Citizen nie kojarzę nawet. Mamy rozbudowany wszechświat, kosmos. Możemy sobie wylądować na każdej dowolnej planecie. Jakoś tam rozbudować bazy. Eksplorować bazy opuszczone, które są na orbitach różnych planet. Naprawdę... gładkie przejście między kosmosem a planetą, gdzie wchodzimy w atmosferę. Naprawdę jest to zajebiście zrobione, bardzo mi się to podoba. No ale mówię, no, gra głównie kasę zdobywała na tej platformie Kickstarter. Oni zebrali tam, z tego co wiem, 6 milionów dolarów, także budżet spory jak na grę i naprawdę pokazują rzeczy, które są no na wysokim poziomie. Jeszcze dodatkowo, tak jak mówię, no, żeby zagrać w grę, trzeba sobie kupić statek kosmiczny. Najmniejszy taki, bo tam, znaczy, są statki też po chyba tam 500-600 dolarów nawet, jakieś większe, a takie mniejsze stateczki, bo wiadomo, stateczki, modele statków też są tak zrobione, że po prostu tak naprawdę
możemy wszędzie na tym statku do tego statku wejść, jeżeli mamy jakiś naprawdę duży statek kosmiczny, to możemy chodzić no niemalże po całym statku, także tutaj to jest fajnie zrobione. A najtańszy chyba statek kosztuje tam około 100 czy tam 50 dolarów, także no... No nie jest to może dla Polaka mała kwota, jeżeli chodzi mowa tam, nie wiem, o 100 dolarach, gdzie gra jest produktem alfa i nie jest powiedziane, kiedy w ogóle wyjdzie i tak naprawdę, czy też zostanie kiedykolwiek dokończona. Kolejnym takim przykładem, gdzie... No nie ukrywam, ja i Jingi zapewne potwierdzi moje słowa, żeśmy się wrypali to równo za niemałe pieniądze. To była gra Echo. No dokładnie. Bo myśmy wtedy zapłacili ile... Ja patrzyłem ostatnio na ile ten... za tą grę, żeśmy dali? 150 czy około 200 zł? Jakoś, no, jakoś tak wychodziło. Około 200. Ja patrzyłem, ale na razie teraz się to nie rozwija, ale jeżeli to się będzie rozwijało, to też tam będzie można fajnie stworzyć ekosystem cały, no bo to o to chodzi. Także mam nadzieję, że to się kiedyś rozwinie, bo faktycznie, no, gra ma potencjał, bo ja w sumie jeden odcinek tylko taki pokazujący tą grę nagrałem z tego wszystkiego, no, ale, ale olbrzymie możliwości ma i z tego, co producenci tam pisali, stworzenie całego jakiegoś takiego kodeksu zachowań tego wszystkiego, no to też jest tam fajnie zrobione. No ja już jadę, tylko nie wiem, gdzie ty teraz jesteś, bo ja mam do celu 150 kilometrów. No ja mam do celu 128. A, no to jestem jakieś 30 km za tobą. Okej, to czekam. Także od razu was przeproszę w tym momencie, bo nagrania u mnie nie będzie, bo jak mi wywaliło kochany prąd, dosłownie na chwilę, no to OBS, przykro mi, ale on nie tworzy takiej kopii, żeby można było coś z tego odzyskać, także pewnie tam gdzieś to wisi. Dokładnie sobie dostaję. Chciałem ETS-a, widzisz, ja chciałem, była druga 48, no. Ja naprawdę chciałem. Także musicie to, słuchajcie, uznać, że... Także uchudzka ciebie będzie. No, a najwyżej nagramy później jakiś odcinek na przyszły tydzień. Tylko do mnie na kanał, także... Ja tutaj w ogóle jeszcze powiem tym wszem i wobec, którzy wiedzą, że mój ojciec jest akurat w szpitalu, że już najprawdopodobniej w tym tygodniu, znaczy u ciebie to będzie w niedzielę ten odcinek, tak? To, że albo jest już w domu, jestem już za tobą, możesz jechać, albo jest już w domu, albo będzie już w domu w tym tygodniu, zaraz po niedzieli, także już i u mnie wszystko też zaczyna pomalutku klarować, co za to też właśnie dzięki wszystkim tutaj za te życzenia, które mogłem przeczytać o powrocie taty do zdrowia i wszystkiego. No, ale wiecie, nieraz tak jest, że ma się... Koziek zresztą też tam przechodził, że musiał troszeczkę gdzieś tam poświęcić swojego czasu. Które no można było spożytkować na coś inne, bardziej przyjemniejsze rzeczy. Znaczy wiesz, wiadomo, no ja pamiętam, no mówię, no rok temu miałem dziadka w szpitalu jeszcze. No to wiem jak to było, wiesz, że no jeżdżenie w zasadzie prawie, że codziennie. No pamiętam, z mamą, czy akurat już te, żeśmy nagrywali i pamiętam jak coś zapierdzielał, no. Nawet o 22 nieraz potrafiłeś odebrać telefon, gdzieś tam wujek coś tam no, chciał gdzieś podjechać. No to dokładnie, trzeba było jechać i... Tak i trzeba było jechać i nie było zmiłuj się. Wiesz, wujek miał w tej, no czy jest w tej sytuacji, że akurat prawa jazdy nie ma, więc no dlatego musiałem ja, nie, bo tam jego syn, mój kuzyn, często wyjazdy do Niemiec po coś tam, po samochody czy coś, no bo akurat to tym się zajmuje. No i nie było istnie z kim, nie? No i niestety w większości przypadków to byłem ja albo moja mama, nie? I tak, że mi się zamieniają, no, ale czasami jak moja mama była w pracy, no to nie dało się wyjść, no to musiałem ja to ogarnąć i powiem ci, no ja wiem jak to jest, że naprawdę no w ciągu dnia jednego potrafiło się jechać kilka razy, nie raz tylko, nie? Tylko... No to ja mówię, ja po swoim małym mieście, jak tak patrzyłem ostatnio, to dziennie potrafię robić, gdzie moje miasto naprawdę jest niewielkie, no porównując Tarnów, a moje miasto w Tarnowie, to mówiłeś, około tam 200 tysięcy ludzi mieszka, no, tak? No, teraz chyba 120 tysięcy, jakiegoś... niecałe, no ale łączy tam z Obrzeżami, no to jest jakieś 300 tysięcy ludzi, myślę, że powinno no, być. No, u mnie to według spisu, no to jakieś tam 70, bardzo małe miasto i wszędzie w sumie nie mam daleko, mam wszędzie blisko, dobrze, że to w sumie nie jest metropolia, bo mi się chyba całkowicie wtedy zarydał, to ja potrafię dziennie po swoim mieście około 100 kilometrów robić. No. Nie wiem gdzie. No bo tam jest powrotem i się składa. No, tu podjechać, tam podjechać, no, tutaj no. Coś jeszcze nie raz się zapomni, trzeba wrócić, zawrócić i to tak to tak wygląda. To jest, i... Albo pojedziesz, tu się okaże, że coś jeszcze musisz przywieźć, no to wrócę, pojadę po to, co ci kupić, nie? I tutaj tak... Tak. No ja wiem. No i no, takie jeżdżenie jest, no, no ale... To każdy z was wie, ale jak to jest ewentualnie kiedyś się na pewno... Dowie, no, taka kolej rzeczy, nie?
No, że przychodzi taki czas, że wychodzimy z domu, rodzice przestają się nami opiekować, ale przychodzi taki moment, że to my się musimy zacząć opiekować rodzicami, tak? I poświęcać im dużo, dużo własnego czasu. No ale no co zrobić? No tak to wygląda, tak to wygląda, tak to jest i nic się na ten temat ci nie poradzi. Po prostu trzeba przez pewne takie momenty i etapy życia przejść samemu i wtedy chociaż ja twierdzę, że no. Ludzie im starsi, to tym bardziej dziecinni. No coś ty wiesz. Tak, niektórych rzeczy nie jestem w stanie swoim rodzicom wytłumaczyć i tak to bywa. Oni są zawsze mają, uważają, że oni wszystko wiedzą najlepiej. No na przykład powiem wam dzisiejszy dzień, nie? No dzisiaj musiałem tam z mamą pojechać do banku, musiałem tam wypłacić pieniądze, porobić jakieś tam sobie zakupy, opłaty i inne rzeczy. Chuziek, ja spędziłem 1,5 godziny w banku, żeby ona wypłaciła te pieniądze. Wyobraź sobie, 1,5 godziny w banku być. No bo akurat się stało, że ten bank, gdzie moi rodzice mieli do tej pory swoje konto, został przejęty przez inny bank. Nie będę mówił jaki, nie będę żadnego lokowania produktu tutaj robił i nie będę reklamował ani jednej, ani drugiej placówki bankowej. Jednej już nie ma. No i jak to nastąpiła ta fuzja, że jeden bank przejął drugi, czyli przejął klientów danego banku, tak? Również. No i teraz są tam tak makabryczne kolejki, że się w pale nie mieści. 1,5 godziny siedzieć w kolejce, żeby dostać się do okienka, żeby wypłacić własne pieniądze, to mnie pierdolec mi strzelał w tym banku, wiesz? Ja już nie wiedziałem, co ze sobą robić. Wreszcie, dobra, mama dosiadła, mówię, pytam się tej kobiety, która tam w tym banku nas obsługiwała. Pytam się, proszę pani, czy jest możliwość, żeby rodzice założyli sobie konto elektroniczne? No, a ona mówi, ale przecież to każdy może mieć to konto, od razu automatycznie. Ja mówię, to wie pani co, to pani mi to w tej chwili pisze loginy, hasła i inne rzeczy. Ja chcę mieć konto, ja chcę, żeby rodzice mieli konto elektroniczne. Aha. Ja mówię, ja tu więcej do was nigdy w życiu nie przyjdę. Ona takie oczy. Ja mówię, nie przyjdę, bo 1,5 godziny to spędziłem. Mówię, to jest 90 minut, żeby wypłacić własne pieniądze. Uważam, że to jest lekkie przegięcie pały. No dokładnie. No i dopiero dostałem te wszystkie... wyhamowałem. Dopiero dostałem te wszystkie dane, prawda? I teraz jestem już po prostu happy people, zadowolony, bo mówię, wiesz, moja mama no jest starszą już osobą. Po części nie wiedziała, o co chodzi w tym bankowości elektronicznej. I ja jej to tłumaczę, mówię, słuchaj, no teraz to usiądziemy sobie jak biali ludzie. Mówię, tak jak dostajecie pieniążki, ja siądę, dajecie mi kwitki, ja wam zrobię wszystkie przelewy. Nie będziesz musiała iść i siedzieć na tym krześle przez tą godzinę czasu chociażby, no, tak? Będziesz wolna. No ale ona mówi, ona by chciała też te pieniądze później wypłacić. Ja mówię, no to słuchaj, no to zrobimy wtedy bardzo prostą rzecz. Przelejemy pieniążki z twojego konta na moje konto, synuś sobie pobierze pewną opłatę, prowizję za taką fuzję, gotóweczki i ja ci resztę wypłacę przy użyciu swojej karty, nie? No. I patrz, i wilk syty i owca cała, ja zarobię i oni będą szczęśliwi. Dobry pomysł, nie? No tak, ale wiesz, ale czasami właśnie głównie starsze osoby, nie? Które są nauczone takim czymś, że idą do banku i wypłacają sobie w kasie, w okienku, dostają kasę do ręki, tak. Nie ma czegoś... I idą znowu do banku wpłacać te pieniądze na jakieś rachunki, tak, i płacą dodatkowo prowizję od tego druczka, książeczki, nie? Książeczki, nie, jeszcze jakieś nieoszczędnościowe, to dalej było na książeczkę, nie? Pamiętam, sam miałem kiedyś... No i nie przygadasz im, że on woli tak, nie? No ale wytłumaczyłem i jeszcze ojciec za mną mówi tak, bo wiesz, nie będą musieli chodzić. No bo po jaką cholerę to biegać, no? No i także, tak to się dzisiaj... Ale 1,5 godziny na zdrowie. Dziękuję. 1,5 godziny w banku, ludzie. No to jest już przegięcie. To jest paranoja. To jest no normalnie niesamowita. My już tutaj kończymy. Dokładnie. No jest to przegięcie, ale niestety nie tylko w bankach się takie rzeczy zdarzają. Nie tylko w bankach się takie ale rzeczy zdarzają, tylko w różnych czasami firmach, nie? Widziałem bardzo fajną kartkę typu, że podmioty gospodarcze są obsługiwane poza kolejnością i później do żony mówię, ty, wiesz co, załóż sobie konto w tym banku firmowe i wtedy po prostu, jak parkujesz za 90 punktów? Tak, jeszcze przerwę.
Nie, już zapakowałem, wziąłem ten. Na szybko? Na szybko. A ja też tam będę, nie chcę. Nie chcę się cofywał, powiem ci. No, i mówię, będziesz denerwowała wtedy ludzi, bo skoro podmiot gospodarczy jest obsługiwany poza kolejnością, to zobaczysz, że jest taka duża kolejka, ludzie siedzą, a ty sobie wejdziesz, a ja jestem, ja przychodzę w sprawie konta firmowego, przepraszam, proszę mi obsłużyć od razu, nie? No, dokładnie, i to jest, wiesz, ale wiesz, widzisz, no, czy to w bankach, czy w urzędach, wszędzie mają takie ruchy, jakby nie mogli. No niestety. Nie, no dużo ludzi, wiesz, dużo ludzi to robi, że są te kolejki, no one też, te kobiety, które tam pracują, no to też nie można mieć do nich pretensji, bo one, no są zobowiązane, robią do obsłużenia wszystkich. Robią co mogą, dokładnie. Ta pani nas zresztą tak bardzo też przeprosiła, bo zresztą bardzo długo czekałem na to, żeby tam dopisać w ogóle numer telefonu do obsługi tej elektronicznej, bo to wtedy... Aha. Wiesz, wtedy akurat jeszcze przychodzi ci SMS-em konto, nie? Znaczy konto, hasło do potwierdzenia przelewu. Proszę bardzo, jak chcesz zrobić miniaturkę, tu już stoję elegancko. I wiesz, i to też przychodzi do potwierdzenia tego przelewu, no to hasło na telefon. Nie mogła dopisać telefonu mojego akurat, dopiero później gdzieś na jakąś infolinię musiała dzwonić, tam musieli coś zrobić. Bo moja mama akurat nie posiada telefonu komórkowego, bo jej nigdy nie jest potrzebny, uważa, nie? No to... Aczkolwiek do tego momentu, kiedy ojciec w szpitalu jest, nie? Teraz jest bardzo potrzebny telefon komórkowy. Teraz mówi, no Tomek, miałeś rację, jakiś taki telefon, chociaż żeby ten abonament ze 20-30 zł był, ale by się przydał, bo tato w szpitalu to by miał non-stop. A jak się mówiło parę miesięcy wcześniej, weźcie sobie jakiś tam byle jaki telefon komórkowy za dwie dychy miesięcznie, tak? Bo tylko po to, żeby do was można było zadzwonić, bo i tak mają ten stacjonarny. No tak. To im nigdy nie był potrzebny. Nigdy. Ach. Tak to wygląda ze starszymi. No tak to jest, ale nie cóż. Przekonasz, no niestety. No nie naprostujesz. No nawet żebyś nie wiedział, co robić, że i tak nie naprostujesz. No i patrz, dojechaliśmy. I mamy 3:31, piękna godzina na to, na to, żeby kończysz, iść na spacer. Idziemy na spacer w Kimano. Idziemy na spacer, słuchajcie. Jak chcecie z nami, to ubierajcie się teraz, nakładajcie buty, kurtki. I lecimy. Co chcecie u mnie. I lecimy na spacer, a tymczasem się żegnamy. Huziek się żegna, dokładnie, bo mi się nie żegnamy się, słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień, w kolejną niedzielę. Dzięki za uwagę. Oczywiście u Dżingisa, no niestety tym razem nie będzie, ale myślę, że w przyszłym tygodniu znowu go zmobilizuję, znowu na niego nakrzyczę i powiem. Ja już się czuję zmobilizowany na miesiąc do przodu. I powinniśmy coś ciekawego nagrać. Pewnie nagramy. I oczywiście pewnie w tygodniu, myślę, że w czwartek lub w piątek, już po tym weekendzie, zaprosimy was też na live'ik z dwóch grubasów w przygodzie. Ale o tym, no, dokładnie, ale o tym dokładnie. Na odcinku. We wtorek. Oczywiście. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Jo, pa, pa. Jo, na razie. Cześć.